Dzisiaj jest marzec 2016, od 2 lat właściwie trwa taka kampania Sprzątnąć Wyzysk w imieniu, razem, wspólnie właściwie z paniami, które zostały poszkodowane na początku przez podwykonawcę z uniwersytetu, potem sądu. Przez te 2 lata udało nam się właściwie nagłośnić temat. To jest największy sukces, to, że te osoby, nie tylko te konkretne panie, ale też coraz więcej osób pracujących właśnie dla podwykonawców przestaje być niewidoczne i niewidzialne. I oddanie im głosu, od mówieniu tego o ich problemach, które są niebagatelne, tak? No bo był moment, kiedy te panie dostały wynagrodzenia, ale nie można mówić, że to był wyizolowany przypadek, ale tych, jak zaczęliśmy kampanię, to również zgłoszeń było więcej. Ta sama firma wykorzystywała osoby w różnych miastach. I w takiej sytuacji, jak one były, niezwykle trudne jest działanie prawne, ustawa o związkach zawodowych, jakby długo nie pozwalały zrzeszać się osobom zatrudnionym na śmieciowych umowach. To one nie miały umowy o pracę, więc trudno było ubiegać się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy czy do Sądu Pracy w ogóle. Także oprócz, podjęliśmy kroki prawne, ale które na razie były mało owocne, bo zupełnie niedawno prokuratura oddaliła, jakby umorzyła apelację pań, które zaskarżyły decyzję prokuratury o umorzeniu tego śledztwa. Więc oprócz tych kwestii formalnych należy to, co Ruch Związkowy powinien robić, to powinien po prostu zrzeszać, budować koalicję i angażować się w ruch protestu, czyli właśnie kontaktować się nie tylko, jakby budować koalicję, na przykład nam się udało stworzyć koalicję, włączyć doktorantów, pracowników naukowych, którzy stworzyli petycję po to, żeby dotrzeć do rektora, czy właśnie koalicje międzysektorowe. I także to trudno powiedzieć, że jakby konkretnie tych konkretnych poszkodowanych, właściwie jakby ich zwycięstwem było to, że one zostały głos i również ten ruch protestu i olbrzymie poparcie, które udało się uzyskać, doprowadziło też do udanej zbiórki darowizn i po prostu spłaty ich roszczeń. Kiedy nie mogły zrobić tego instytucje państwa, one się totalnie zawiodły na instytucjach zaufania publicznego, to po prostu przejął ich obowiązki ruch związkowy, ruch pracowniczy, ruch protestu. I mi się wydaje, że to jest wielki sukces, chociaż oczywiście pozostaje gorycz, niezadowolenie z tego, jak instytucje publiczne nie wywiązują się ze swoich obowiązków, tej niesienia misji. Jednak są dużym pracodawcą w regionie. One, to instytucje publiczne powinny promować te dobre wzorce. Przede wszystkim, to jest podstawa, tak? No, stosować umowy o pracę.